No śmiało, śmiało, tędy idziemy. No. Wszystko dobrze, tak? Wszystko dobrze, tylko mi najbardziej brakuje z Lublina takiego kabaretu. Główny z moralnych się kumplował z nimi. Oni z Lublina mieli program w telewizji. Trzech, jeden grubszy. To mamy ich, my ich w piwnicy trzymamy, bo już ich nikt nie chce oglądać. Poważnie? Tak. Ja panu pokażę, jak pan ma ochotę, no nie ma problemu. Wie pan, ale to oni już dawno zawinięci, tylko się kurzą, no ale no... To jest miejsce dla nich, od początku było dla nich to miejsce. No, to jest piwnica. Pana zdanie. Pomoże mi pan ich odwinąć, bo... Tak. Tak, tak. Trzeba porwać. Nie, ale chwileczkę. To nie ci! Jak nie ci? No to nie trzech, ci. Jeden grubszy. No trzech, jeden grubszy, ale ten grubszy był jednocześnie taki brzydszy. Aha, nie, jeden faktycznie jest taki do chapnięcia. To nie ci! To wie! To pan mówi o tym, ani mru-mru! Tak! Aha, no nie, mru-mru. Nie, to my już ich dawno sprzedaliśmy na licytacji na wielką orkiestrę. Poważnie? Kto ich kupił? Muzeum Chałtury. No. A tego blondyna też kupili? Wie pan, charytatywnie to ludzie wszystko wciągną. Dobra, a ci to co to jest? Oni też są z Lublina. A to był bardzo dobry kabaret. Bardzo dobry kabaret z Lublina. Kabaret Smile.